Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines w serii bez modów i bez DLC. Yy, I dzisiaj, tak jak już się Was ostatnio pytałem, zrobimy sobie statki. Yy, statki na tym pięknym jeziorku, zatoczce, morzu, nieważne. Yy. No dobra, troszkę tutaj brudno, no ale mniejsza z tym. Jakoś, jakoś ten transport trzeba by wykorzystać. Pierwsze co, zrobimy sobie troszeczkę miejsca. Myślę, że te wiatraki to już nie będą aż tak bardzo potrzebne. Sprawdzę sobie jeszcze na szybko, ile mamy prądu. No mamy jakiś lekki zapas. Także to możemy sobie wyburzyć. Do tego te przewody, żeby mi tutaj nie przeszkadzały, to sobie stąd wyburzę. Tego raczej tutaj nie chcemy całe to do wyburzenia i teraz to sobie jakoś podłączymy. Do sieci, tak się zastanawiam, czy podłączać to tam, czy po prostu tutaj dać jakiś wiatrak. Okej, okay. dwa wiatraki im tu dam. I nawet się samo połączyło. Ok, także to powinno wystarczyć na te, na te rury, na te stacje uzdatniania wody. I teraz zobaczyłbym, jakby mi się tutaj zmieścił transport wodny, czyli port dla mieszkańców, port dla pasażerów oraz port towarowy. Jedno i drugie sobie tu postawię. No i myślę, że ten port towarowy to jakoś tak bardziej po tej stronie. Okej, okay, coś takiego. A port dla mieszkańców powiedzmy, że mógłby być gdzieś na przykład tu. OK, i wtedy można by na przykład jeszcze przedłużyć tą linię metra, żeby prosto pod tym było, była jakaś stacja, na przykład końcowa. Także taki jest plan. Yy, OK, co jeszcze? Co jeszcze? Dosyć ważna rzecz. To zrobienie drogi z tego ronda. Yy, zrobię ją sobie od razu jakąś taką szeroką. Myślę, że z drzewkami, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Yy, wyprowadzimy ją sobie stąd. Myślę, że jakoś tak dosyć prosto. Kawałeczek prosto. OK. Kawałeczek prosto. Może jeszcze fragment. I teraz skręcimy sobie stąd tutaj coś takiego. I niech to będzie właśnie jakaś taka droga, powiedzmy, że przy plaży, przy plaży. Tak, gdy, gdyby tutaj nie było to zanieczyszczone, to piękna plaża by powstała. No ale niestety piękna plaża nie będzie, ale chociaż ładna droga przy plaży. Także teraz jeszcze tą drogę. Trzeba by gdzieś tutaj podłączyć, wydaje mi się, że gdzieś w to miejsce. Tylko zrobiłbym sobie od razu jeszcze kawałeczek taki. Pytanie, czy to się podłączyło? No właśnie, to mi się teraz rozłączyło. To jest w ogóle Potrzebne? Możliwe, że nie, ale dobra. Niech to już tam będzie jakoś podłączone. I teraz to łączymy sobie z tą drogą w ten sposób. OK. No i dobra. No i pięknie. Także teraz jeszcze trzeba by podłączyć jakoś te stacje, czy, czy co to jest. I chwilka, jak ja bym to zrobił? Dobra, już chyba wiem. Zrobimy sobie taką dodatkową drogę przy brzegu, na przykład jakoś tak tędy, tędy i teraz połączy się jeszcze to z tym, tylko to może tym trybem, żeby to jakoś ładnie wyszło, czy tu coś podpowie mi? Okej, okay, dobra, w ten sposób. Coś takiego. Tego typu droga i to możemy jakoś na przykład... Hmm, tak się zastanawiam, bo jeszcze mam taki jeden pomysł i tak cały czas patrzę, żeby to dobrze działało, bo chciałbym te tory tu jakoś przedłużyć, żeby, żeby też w razie czego, jak, jak coś odbiorą, jakieś towary z, ze statku, żeby od razu mogli to przeładować na pociąg. Także tak jeszcze myślę, gdzie by się to tu zmieściło, może ja to od razu postawię właśnie od razu to postawię, zanim, zanim tutaj jakieś dodatkowe drogi zrobię, także taki dworzec towarowy, może kawałeczek dalej, może gdzieś bardziej. Tutaj, Okej, okay. myślę, że troszeczkę dalej niech on będzie. Yy, także z tym sobie podjedziemy gdzieś tak w to miejsce. I teraz tutaj kawałeczek prostego. Ok, i teraz może to się dopiero uda. Teraz to się może uda. No okej, okay. dobra, w tym miejscu. W tym miejscu. I też się tak zastanawiam, czy od razu nie zrobić jakiejś stacji pasażerskiej. To też mógłby być dobry pomysł. Yy, wtedy nie wszyscy z tej okolicy by wsiadali do tych biednych autobusów. No, da, biedne autobusy dalej, mimo że jest metrom. Także możliwe, że część osób wtedy by wybrała na przykład ten pociąg, więc już sprawdzimy sobie, czy tu by mi się też zmieściła jakaś stacja kolejowa. Yy, taka zwykła, powiedzmy, że gdzieś tak przy tej drodze trzeba by to zrobić. Hmm. No gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj. Okej, okay, oczywiście nierówności terenu to jest tragedia, ale to może jakoś uda mi się wyrównać. Powiedzmy, że złapiemy sobie to, tylko to chcę może większym pędzlem i z większą mocą. Co ja robię? Nie tak, nie tak, nie tak. Tutaj troszeczkę więcej tego równego, też żeby te tory jakoś... Ładnie sobie tędy szły, chociaż w sumie po tej stronie też będę potrzebował. Chwila, może to sobie złapię w ten sposób, tutaj troszeczkę to wygładzę, tu troszkę wygładzę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Z tej strony jeszcze troszkę równego zapewne będzie trzeba, to sobie jakoś tak wygładzę. No, niestety, niestety, ale ta mapa jest tak krzywa, że ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Ok, i teraz najpierw zająłbym się tymi torami, a dopiero potem podłączeniem drogowym. Także stąd sobie wyjedziemy, stąd sobie wyjedziemy, tylko widzę, że tutaj też chyba trzeba by troszeczkę tego terenu zmodyfikować. Weźmy sobie to tak, wyrównajmy. Ok, 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 tu coś też można jeszcze wygładzić w ten sposób, ale ogólnie to te tory muszą skręcać gdzieś w tamtą stronę. Coś takiego. Dalej pojadą sobie tędy i tutaj między jedną drogą a drugą. Na razie tak w miarę środkiem, ale w tym miejscu muszą się już rozgałęzić. Jeden tor pójdzie sobie gdzieś tam, a drugi tor się podłączy jakoś tutaj. Może jeszcze kawałeczek w ten sposób. Ajdź, tu jest troszeczkę nierówno. I teraz to z tym. No, 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 prawie, prawie. Tylko że to mi się nie podoba. Jeszcze raz, jeszcze raz troszeczkę dalej bym to chyba zrobił, żeby to jednak łagodniej wyszło. Chociaż nie wiem, czy to się uda. Yy, hy, hy, hy. Stąd gdzieś. No okej, okay, dobra, coś takiego i teraz tam Chwila, 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 żeby to jeszcze był jakiś ładny kąt, zróbmy to może tak, 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 stąd, tutaj. Yy, Okej, okay. jak to wygląda? No może nie jakoś idealnie, yy, ale nie wiem, czy tu coś jeszcze dałoby się zrobić, chyba że na przykład złapałbym sobie jeszcze tu jakiś fragmencik, spróbował to wyrównać, chociaż nie wiem, czy już z tymi torami to się wyrówna. Dobra, za dużo szczegółów. To jest seria bez modów, bez DLC, więc może też się nie będę takimi drobiazgami przejmował. Nie mamy tutaj modów, żeby tego poprawić, także zapomnijmy o tym. Yy, dalej stąd to sobie połączę jedno z drugim. No i to też jakoś tam w miarę sobie idzie, chociaż no. No, nie podoba mi się to. Może tam jakoś poza odcinkiem sobie to poprawię. Już teraz nie będę was na odcinku tym męczył. Także mamy jakieś tutaj dojazdy kolejowe, i teraz trzeba by jeszcze podłączyć, żeby samochody, ciężarówki i tak dalej mogły tutaj dojechać. No i tu chyba będzie musiał być po prostu zwykły przejazd kolejowy, no bo nic innego raczej się nie uda. Jakiegoś wiaduktu czy tunelu, no raczej za mało miejsca mamy. Także jeden taki przejazd tutaj, a drugi przejazd może nawet jakoś bardzo nie będzie. Potrzebny po prostu pojedziemy sobie tutaj kawałek pod tą górkę, troszkę stromo, troszkę tu się zepsuł parking, ale to też mniejsza z tym na razie. I teraz jedziemy sobie gdzieś tak tędy. I powiedzmy, że tutaj do głównej drogi. Okej, okay, no coś takiego może to zbyt pięknie nie wygląda, no ale niech niech chociaż takie będzie, czyli to mogłoby zacząć już za chwileczkę działać, tylko że e, oczywiście tu wszędzie też będzie jakaś woda potrzebna, więc sobie ją pod tą drogą poprowadzę tędy, tędy i do skrzyżowania. E, mogę też od razu pod tą główną drogą, jakoś tak dotąd, i tutaj też niech już to e, pod tą drogą idzie, i dalej tędy, gdyby coś tu w przyszłości. Powstało, no to już rury będą. Potrzebujecie też prądu, potrzebujecie też prądu, no właśnie, bo nie mam tych podziemnych budyneczków, więc na razie będzie trzeba się podłączyć w ten sposób, żeby zrobić takie właśnie przewody. W sumie one mogą nawet dosyć ciekawie tutaj potem wyglądać także jakaś droga, jakieś tory te przewody no to też jakiś naturalny element. Także pojedźmy sobie dalej tutaj. Nie wiem, czy to się podłączyło. Mam nadzieję, i w sumie z tymi przewodami można by iść jakoś właśnie tak obok tych torów, tędy, tędy tutaj przez las, przy torach i na przykład do tej stacji. Można by jeszcze tak naprawdę jedno z drugim tu połączyć, to też, żeby to już serio realistycznie wyglądało. Także prąd powinien być, woda jest, czyli co? To powinno zaraz zacząć działać, to powinno zaraz zacząć działać. Więc zająłbym się jeszcze takimi drobiazgami, jak na przykład podłączenie tego osiedla do tej drogi. Tutaj te wszystkie dróżki, które tak wychodziły, niech się kończą właśnie na tej szerokiej drodze. Tutaj jeszcze jedną taką mamy, ok. I teraz, jak my to tutaj robiliśmy, na cztery kratki, więc chyba tutaj też bym zostawił sobie te cztery kratki, gdzieś tak dotąd, ok, gdzieś tak dotąd. No i to po prostu połączę wszystko w ten sposób. No i tu już, tu już też nam powstało takie miejsce na jakieś osiedle. To na razie sobie zostawię, nie będę jeszcze tym się zajmował. W ogóle czas sobie przyspieszę, bo chciałbym zobaczyć, jak to jakoś działa. Czy to już? Coś tutaj może być? Pasażerowie, zero. No na razie zero, ale mam nadzieję, że coś tam zaraz przypłynie. Także czekamy na to, a w tym czasie zajmę się właśnie tym tutaj osiedlem. Ponieważ jest dosyć duże zapotrzebowanie nam mieszkańców, więc dostawię im jeszcze troszkę tych małych domków. Tutaj, wszędzie w tych miejscach, tak, tak i tak. W tym miejscu też jeszcze, no bo nie chcę też za blisko tej głównej drogi i tych wszystkich rzeczy głośnych, ale jeszcze myślę, że w tym miejscu może być chyba tak, chyba może być, ale dalej, tutaj, przy tej drodze, na pewno sklepy, tak, może przy tym nie. Przy tym nie, ale dalej tędy też sklepy, dalej stąd, dotąd też sklepy, i przy tej drodze, ale te kratki są krzywe. Tutaj, tutaj, bez tego, to jeszcze może być, to jeszcze może być, dalej, jeszcze w tym miejscu, tak, tak, i. Tak, ok, no dobra. Także to niech się jakoś buduje. Oczywiście, jeszcze jedna dosyć powiedzmy ważna rzecz, czyli te ścieżki, tak, niech to już będzie tutaj skończone. Czyli weźmy sobie stąd dotąd jakieś przejście, zróbmy dalej stąd. Dotąd, tu jeszcze widzę, że kawałeczka brakuje. W ten sposób dalej stąd prosta ścieżka, tutaj dalej, prosta ścieżka dotąd, pięknie. No i jeszcze coś chyba przez środek, tak jak tam wszędzie już było, czyli co, stąd sobie wyjdziemy, jakoś tak. No i jakaś taka pokrzywiona. Tutaj na przykład dotąd, też, żeby nie zburzyć za dużo tych sklepów. Tędy. Ok, może być tak. Tu może jakaś taka bardziej prosta, w ten sposób. Ok, i teraz wyjdziemy sobie jeszcze stąd. Dosyć prosto, na przykład. Leciutko skręcimy w tą stronę. Tu może jakiś taki większy zakręcik obok szkoły podstawowej, i gdzieś tak dotąd. Ok, super. Dalej stąd, na przykład, ze skrzyżowania w ten sposób. Tak, tak, tak. I gdzieś na przykład dotąd to sobie połączymy z tym. Teraz, teraz tędy, tak, tak, tak. I to tak. Tam w ogóle wody nie ma już. Zaraz się tym zajmę. Stąd tak, dotąd pięknie. Jeszcze coś tutaj przecisnę. Pewnie, dobra, to się przecisnęło. No, czyli raczej z tymi ścieżkami już mamy, już, 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 gdzie tutaj tej wody nie ma? Na takim fragmenciku. Ok, tak to wszędzie jest woda, jeszcze tu mogą być problemy. Okej, okay, także już powinno być dobrze. Tu jeszcze coś, ale tutaj po prostu takie fragmenciki małe bez wody. A wody nam starcza? Tak, starczy, bo już się bałem, że, że może za mało tego jest. Jeszcze na szybciutko, może dosadzę jakiś pojedynczych drzewek tutaj, żeby jakoś to zazielenić, żeby jakoś te okolice też wyciszyć od tej głośnej drogi. Znaczy na razie to i tak jest cicha droga, ale jak coś tam więcej zacznie jeździć, no to może się zrobić głośno. Także tu jeszcze więcej drzewek, tutaj i jeszcze przy tej drodze. Nie wiem, czy coś przy tej drodze będę dawać. Może jakieś sklepy? Może jakieś sklepy w przyszłości będą, ale to jeszcze zobaczymy. To jeszcze zobaczymy. Yy, Okej, okay, no powiedzmy, że tyle też nie będę za dużo tego robił. Wow, wow, wow. Ile ciężarówek? Co oni tu robią? Pytanie: czy oni teraz rozładowują rzeczy z dworca kolejowego? Bo tak też może być, czy tu coś przyjechało? Nie wiem nie wiem, ale niech to sobie jakoś działa. I teraz jeszcze wróciłbym do czegoś, o czym właśnie mówiłem przedtem, czyli o tej linii metra. Jeszcze bym ją troszeczkę przedłużył. Właśnie gdzieś w okolice tego, tej stacji, tego portu pasażerskiego, no właśnie, bo tutaj jest mnóstwo tych ludzi, którzy muszą potem pieszo gdzieś iść. Na razie nie mamy żadnego transportu, ani autobusowego, ani nic. To znaczy teoretycznie mogą iść na stację kolejową, ale to też jest dosyć daleko. Także to Linię metra. Troszeczkę bym sobie przedłużył. Tutaj wejdziemy sobie z tym podziemiem. Złapię się do tego i teraz skręcimy sobie tak. I połączymy się z tym, ok, super. Także teraz wystarczy, że przesunę sobie ten przystaneczek tutaj. Yy, tutaj widzę, że już są smutni, ale już wam to oddaję. Ok, powinno działać. Yy, no, także teraz, yy, teraz może z tym będzie lepiej. Jeszcze zobaczyłbym sobie, jak tam linie autobusowe. Yy, jak tam linie autobusowe, no bo jednak jakaś linia autobusowa mogłaby się tutaj przydać, i tak się patrzę, yy, ale chyba zrobimy nową linię. Tak, wydaje mi się, że nowa linia to jest dobry pomysł. I jak ta linia by mogła jechać? Jak ta linia by mogła jechać? Też, żeby znowu za dużo, to znaczy, teoretycznie to może być taka linia kończąca się gdzieś w tym osiedlu, też żeby już tam za daleko raczej nie jechała. Także spod, spod tego portu, następnie może być jeden taki przystanek przesiadkowy. Później pojedziemy sobie gdzieś może bardziej w osiedle, na przykład tędy. Ok, przez rondo, przez rondo, może w tą stronę. W ogóle to rondo trzeba poprawić, bo ono jest kierunkowe, a tak raczej nie powinno być. Ok, gdzieś jeszcze na przykład tędy. Dalej, dalej, dalej. Tu jeszcze jakiś przystanek, też blisko tej linii, żeby się dało przesiąść. Później pojedziemy sobie tutaj. W sumie można nawet przejechać na drugą stronę. Tak, można przez ten tunel przejechać. Także jeszcze jeden przystanek przed tunelem i na tą dosyć dużą strefę sobie wjedziemy. Na tą dużą strefę handlowo-biurową, tak. Tutaj na przykład zawrócimy na niej. Mm -hmm, tak, dwa przystanki w tym miejscu i wracamy z powrotem tak samo jak przyjechaliśmy. Yy, czyli tak, tak. Tak, tutaj jeszcze jeden przystanek, dalej, w tym miejscu przesiadkowy. I teraz nie wrócimy od razu tu, tylko pojedziemy sobie tak, żeby z tej głównej drogi sobie mogli wsiąść, naprzeciwko stacji kolejowej, jak najbardziej. Tu jeszcze może być jakiś przystanek. Następnie wjeżdżamy tu dla jakichś pracowników, na przykład, którzy tu pracują, żeby sobie mogli wysiąść, i zakończymy linię w tym miejscu. Jeszcze zmienię sobie od razu jej kolorek. Zmienię sobie jej kolorek, nie wiem, jakiego my tu jeszcze nie mamy. Może coś, dobra, coś takiego, czegoś takiego raczej nie mamy. No i niech one sobie zaczną jeździć. Tutaj też widzę, że już jakieś samochodziki, ludzie na przystanku czekają, do metra ktoś wsiada. No, na razie nie widzę, na razie nie widzę, ale mam nadzieję, że jakoś to zacznie działać. Co my tutaj mamy za problemy? Jakiś opuszczony w ogóle? Co tu, co tu się dzieje? Aha, wszystkie autobusy wyjechały naraz, ok, czyli przez chwilę to będzie. Już nie ma opuszczonego? Dobrze, super. Jeszcze jakieś takie drobne rzeczy, typu. Typu, 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 to że nie chce mieć w tym miejscu świateł, ok, tak, i tutaj też nie chce mieć świateł, tu można niby coś ustawić, tak, że tu jest stop, ok, może, może niech tak będzie, niech czekają i puszczają y, tych, co sobie tam jadą. Tu jeszcze jakieś światła powstały, nie, to się wyłączyło, tutaj też jest w miarę dobrze. Y, jeszcze tak się zastanawiam, czy nie zrobić im tu jakiegoś łagodniejszego wjazdu, czegoś w tym stylu. Można by, chociaż nie wiem, to może teoretycznie brzydko wyglądać, chyba że jakąś taką drogą z tym. No mogę spróbować, mogę w sumie spróbować. Yy, tylko zatrzymam sobie czas, wyburzę sobie jedno takie, myślę, że jedno wystarczy. Yy, też, żeby nie zrobić tu jakiejś totalnej demolki, to bym to rondo sobie tak złapał yy, na chwilkę, żeby mi się tutaj nic nie, nie wykrzywiło. Yy, I teraz stąd zrobimy sobie wjazd tutaj i stąd wyjazd. Tutaj, no właśnie, to niestety super pięknie nie wygląda. Bo się nie da tego jakoś teraz poprawić. Chyba że jeszcze bym spróbował to wyburzyć i jakoś może kawałeczek dalej? Czy nie? O, tak, dobra, 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 może być. No może być, chyba tak. No, lepiej raczej tego nie zrobię. Lepiej bez modów chyba tego nie zrobię. E, chyba, że ktoś serio gra bardzo długo bez modów i, i umie takie rzeczy robić, ale ja jakoś super dużo bez modów nie gram ostatnio. E, Okej, okay. coś tutaj, jakieś palmy, nie wiem, jakieś drzewko, a może być jakieś takie drzewko, trzy takie drzewka na przykład e, mogą być. Tutaj też coś na no, ozdobę się dosadzi, na razie środek sobie zostawię. E, I jeszcze jedna rzecz, którą właśnie chciałem poprawić, czyli to rondo, bo ono jest, ono jest dwukier Kierunkowe. To znaczy, no jak widzicie, to działa, tak, to działa, ale może zróbmy to tak, jak powinno być, yy, czyli rondo jednokierunkowe, mam tylko nadzieję, że żadne tutaj ścieżki mi się nie popsują, Ok, okej, okay, ok. No i już mamy prawdziwe rondo, a nie jakieś takie udawane. Yy, coś tutaj też widzę, że jakieś problemy, brak wystarczającej liczby pracowników, no to niestety jest tak, że jak ma się już ten uniwersytet, ma się te szkoły, to chyba lepiej nawet się nie zajmować tego typu przemysłem, bo to Cały czas są tylko z tym problemy. Dobra, także mamy tutaj nowy środek komunikacji dla towarów, dla ludzi. Napiszcie, czy Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę lub w dół. No i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.